Cześć wszystkim, witam w moim nowym filmie. Temat, który dzisiaj nakreślę, tak to nazwę, gościł już kilkakrotnie tutaj na łamach tego kanału. Dzisiaj będzie odsłona numer 4 tego tematu. Mowa oczywiście o procedurach pokładowych. Ten film doczekał się już trzech, jakby nazwijmy to, części i też spowodował dosyć sporą ilość komentarzy. Ja z mojej strony powiem wam, że tego tematu dzisiaj również nie wyczerpię, ale postaram się go po prostu troszeczkę dalej pociągnąć. Dzisiaj, ale mimo samej nazwy, procedury pokładowe, nie będziemy raczej na pokładzie żadnego z obiektów, chociaż będzie taki wątek, w którym właściwie nie wiadomo, czy będzie się odbywał na pokładzie, czy nie. Jednak myślę, że nie ma to tak dużego znaczenia w tej historii, ponieważ tutaj będzie chodzić raczej o systematykę działania, czy też o, nazwijmy to, być może o cel, który stoi za tym projektem. I tu może ktoś zapytać się, o jaki projekt chodzi. Niektórzy twierdzą, że chodzi tu o hybrydyzację, czyli po prostu w jakiś sposób, nazwijmy to, pokoleniową zamianę naszego społeczeństwa, czy też w jakiś sposób nasączenie ją obcymi, o tak to nazwijmy. Mimo że ten temat kojarzy się dzisiaj najczęściej z kryzysem imigracyjnym, który według mnie swoją kulminację dopiero osiągnie, mimo że wszyscy tutaj już naokoło mówią, że jakby on się zaczął, jakby jego nasilenie, już kulminacja minęła, ale powiem wam, że wydaje mi się, że to dopiero początek, ponieważ świat jest troszeczkę większy niż Europa i w innych częściach świata ta fala jakby też dotarła na inne kontynenty i tam się też będzie przelewać. Ale właśnie, czy czasami nie przelewa się również jeszcze jedna fala, fala, o której my właściwie nic nie wiemy, albo nawet nie zdajemy sprawy, iż takowa istnieje. Mowa tu właśnie o taką jakby cichą inwazję obcych, która jakoby miała trwać już od wielu, wielu lat. Na pewno można powiedzieć, że nie trwa w zasadzie, mimo że jest to problem, który właściwie zauważono, tak nazwijmy to, zaczęto zauważać niektórzy badacze, nazwijmy to, fenomenu UFO, zaczęli tę problematykę dostrzegać. Dlatego można powiedzieć, że problem istnieje dla nas od kilku lat, ale wydaje mi się, że również owi obcy prowadzą ten program też nie od zarania dziejów. Dlaczego tak jest? Ponieważ jakby nie było, my istniejemy w tej formie, w której cały czas jesteśmy. I gdyby było to w sposób jakiś, powiedzmy, inwazyjny, wykonywany już od tysięcy lat temu, czy ten proceder by się wtedy zaczął, to już by nas tutaj nie było. Natomiast tutaj wydaje mi się, że raczej nie chodzi o jakąś ukrytą inwazję, ale być może o coś większego. I tu można się zapytać każdy z was, cóż może być większego, cóż może być jakby jeszcze bardziej niesamowitego niż jakaś taka cicha inwazja obcych. Jeżeli już w ogóle o takiej inwazji będziemy mówić, czy w ogóle taki temat poruszymy, to według mnie jest to jedyna logiczna inwazja tak naprawdę. I jeżeli jakaś obca rasa chciałaby nas w jakiś sposób usunąć, miałaby do dyspozycji technologię, która naszą wielokrotnie przewyższa, na pewno nie uciekłaby się do żadnego uderzenia militarnego. Uderzenie militarne niestety sprowadziłoby zniszczenia, doprowadziło do zniszczenia planety, być może też ekosfery, naszej biologii, zakłóciłoby cały rytm, być może biologiczny, co na pewno nie byłoby jakby w intencji
przybyszy, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że byłaby to cywilizacja maszyn. Gdyby na przykład maszyny chciały nas tam usunąć, one by nie miały tego problemu, bo nas nie potrzebowały, jak i też nie potrzebowały żadnej biologii. Być może zainteresowane byłyby jakimiś innymi czynnikami, które, czy też jakimiś złożami naturalnymi, które posiada nasza planeta, i wtedy można byłoby takie coś wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli nie, no to jest cały arsenał, nazwijmy to, subtelniejszych metod eliminacji nas, czy też wyeliminowania z naszej planety, jak na przykład ktoś kiedyś zauważył, można byłoby rozpylić coś w atmosferze, czy też zasilić nasze wody jakimś, powiedzmy, hormonem, który spowodowałby, abyśmy stali się wszyscy, powiedzmy, bezpłodni i w ciągu jednej generacji spokojnie byśmy sobie umarli. Na przykład to jest taka jedna ze scenariuszy i nie odbyłoby się to za pomocą uderzenia militarnego, nie doszłoby żadnych zniszczeń, po prostu nasi uczeni by cały czas myśleli, co to się stało i tak dalej, i tak dalej. Ale choćby i nawet rozsianie jakiejś choroby, na którą nie byłoby ratunku, czy też lekarstwa, również to byłoby, powiedzmy, to dosyć brutalną metodą, ale jednak też ciężko byłoby nam znaleźć winowajcę tego procesu i albo byśmy znowuż obwiniali jakiś tajemniczy wirus, albo powstałyby różne teorie spiskowe, tak nazwijmy to, które by obarczały winą, powiedzmy, rządy za taki stan rzeczy, i tak byśmy się między nami tutaj jakby to by się kotłowało, natomiast niewielu zdawałoby sobie sprawę, że być może ktoś trzeci tutaj zaingerował właśnie w sposób taki radykalny. W przeszłości naszej planety były takie akcje, są opisywane wielokrotnie w, nazwę to, w tak zwanych świętych księgach, kiedy bogowie rzucali różne plagi tutaj, powiedzmy, czy też choroby na rodzaj ludzki w celu unicestwienia jakiejś grupy lub też całych pokoleń. Dlatego to już było. Natomiast to, co się tutaj dzieje w tym przypadku, którym ja tutaj wam dzisiaj będę chciał zrelacjonować, jest czymś zupełnie innym. Jeszcze nawiązując troszeczkę do takiego inwazyjnego ataku, nazwijmy to, na nas, bo to jest też scenariusz, powiem wam, to jest też tematyka i jakby taka problematyka w ufologii, nazwijmy to, lub też w scenariuszach spotkaniu z obcymi, który jakby zasilił jakby naszą wyobraźnię już w pewien sposób wcześniej, mówiąc, że jeżeli obcy tu przylecą, to nastąpi tu inwazja jakaś, że oni po prostu tu w sposób taki, jak to w Hollywood się przedstawia, czyli militarnie rozwalą tu nas wszystkich, i przeważnie jeżeli taki ktoś coś z nas usłyszy, to myślimy zawsze o jakiejś wojnie światów. A tutaj istoty, które są o wiele bardziej inteligentniejsze od nas, no na pewno miałby o wiele stosowałby o wiele inteligentniejsze metody, gdyby chciano nas rzeczywiście usunąć z tej planety. Tak się na razie nie dzieje, a toż dlatego być może, ponieważ do czegoś jesteśmy im potrzebni, wykonują jakąś pracę, z której być może nie zdajemy sobie nawet sprawy. Ja porównuję ten stan do na przykład pszczół, które zbierają nektar, tworzą z tego miód, a pszczelarz, czy też my ludzie, po prostu ten miód w odpowiednim momencie zbieramy, zabieramy, pszczoły stoją pod faktem dokonanym, nie zdają sobie sprawy, co się stało, po prostu miód zniknął znienacka, nie wiedzą, kogo za to obwinić w rzeczywistości, nie zdają sobie sprawy być może z tego, że właśnie taka trzecia siła nawet istnieje. Tym istotom, czyli w tym przypadku pszczołom, podmienia się ich
pokarm w sposób taki, że wsypuje się tam cukier po to, aby przetrwały do następnej zimy i znowu dla nas pracowały. I tak w kółko, i tak w kółko. Pokolenie pszczół umiera, rodzi się następne pokolenie. To pokolenie już sobie zapomniało dawno, nawet nie wie, że coś takiego miało i zaczyna pracować wczesną wiosną znowuż na ów miód, który my sobie poczekamy, aż on wyrośnie i znowu sobie zabierzemy. I tak właśnie to jest taka zasada pszczół, można było powiedzieć, i ja bym się nie dziwił, gdyby właśnie jakaś grupa czy cywilizacja, która na wyższym poziomie technologicznym, niemoralnym, bo to też trzeba zwrócić na to uwagę, wyższy poziom technologiczny wcale nie oznacza, iż owe istoty, powiedzmy, mają wyższy morał od nas. To jest zawsze taki błąd w myśleniu. My zawsze wiążemy rozwój technologii z wyższą duchownością, z wyższym jakimś morałem. Według mnie nasz spirytualizm, nasza duchowność już dawno się zatrzymała i jeżeli nie cofa się, tak, ja bym to tak określił. Zobaczcie, jak wyglądają, powiedzmy, nasze świątynie, w tym przypadku tutaj kościoły. Ja wiem, że niektórzy tutaj z Was bardzo krytycznie się do kościołów odnoszą i tak dalej, ale mi nie chodzi tutaj o kościół jako instytucję, a o samą wiarę, o rozwój duchowy i do tego właśnie między innymi właściwie cel takich świątych, budowa świątyń była po to, aby można było obcować, nazwijmy to, w sposób taki bardziej intymny z tą nadrzędną siłą. To wszystko zostało później w historii wypaczone. Jest to, co jest, ale jakby nie było, cokolwiek, w jakimkolwiek by to kierunku szło, to jednak przyznać trzeba, że ludzie oddalają się od tej duchowności, zajęci swoim, można powiedzieć, popadając w pułapkę materializmu, kupując ciągle nowe rzeczy, goniąc za nową modą, w ogóle nie myślimy raczej o tym, degradujemy siebie nawzajem. Ja dzisiaj, powiem Wam, będąc na zakupach, obserwowałem, właśnie byłem świadkiem takiej, nazwy to degradacja, aczkolwiek człowiek po prostu nawet nie zdawał sobie sprawy z tego. I to jest właśnie najgorsze. Właśnie to jest tak z tymi pszczołami, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się wokoło nas dzieje. I to jest niesamowita bariera, jeżeli chodzi o... to jest świetny kamuflaż, jeżeli chcemy coś zakamuflować. Jest najlepszą metodą na zachowanie tajemnicy jest taka, że nawet nikt nie wie, że takowa istnieje. To jest najlepsze zabezpieczenie. Teraz Wam powiem, co zauważyłem, ale Wy na pewno też takie coś zauważyliście. Jestem tego przekonany. Problem jest na tym, że często, dostając takie informacje, nie zastanawiamy się nad tym. Otóż przede mną taki dwóch młodych ludzi, taki chłopak i dziewczyna, kupowali zakupy, kładąc sobie na tą taśmę, gdzie po prostu to wszystko jedzie tam do kasy. Ja zawsze mam taki nawyk, obserwuję sobie, co tam ludzie na ten, na tą, powiedzmy, taśmę rzucają, i patrzę też na ich sylwetki, i zawsze, przeważnie, w 90% można zorientować się po tym, co kupuje, jak ten człowiek żyje, czy jest zdrowy, czy w miarę normalnie. I tak można bardzo łatwo rozróżnić, dlaczego, bo właśnie po tych przedmiotach tam jeżdżących, dlaczego ma na przykład nadwagę. No ale dobra, nie będziemy się tutaj pastwić nad właśnie świadomymi, tak to nazwijmy to. I tam też coś takiego było. I ten chłopak wyłożył tam różne rzeczy na tą, powiedzmy, na tą taśmę. I nagle przypomniał sobie, że coś zapomniał i mówi tak: słuchaj, ja jeszcze wyskoczę, bo muszę kupić sobie coś do picia, zapomniałem. No i wyleciał szybko i za chwilę wraca, słuchajcie, z flaszką Mezomixa, czyli można powiedzieć Coca-Coli tak naprawdę w innej formie. Kładzie to, taką półtorlitrową butelkę na tą taśmę i mówi tak: wiesz, bo chciałem sobie coś zdrowego kupić. Coś zdrowego do picia, żebyśmy mieli na Bundesligę dzisiaj. No i właśnie, no i niestety tak jest, że my już bierzemy takie, powiedzmy, nazwijmy to, napoje jako coś zdrowego.
naukowego. Aczkolwiek ja tu też nie chcę się w to bardziej zagłębiać, bo wiadomo, jeżeli chodzi o spożywanie pokarmów i to są tu różne filozofie i tak dalej, ale tu ewidentnie, no tu niestety jest jak jest. To jest właśnie ta nieświadomość nasza. My myślimy, jesteśmy przekonani właśnie, że czynimy sobie coś dobrego albo robimy to dla nas, a często właśnie nawet nie zdając sobie sprawy, jak sobie szkodzimy. I wtedy można właśnie sobie zadać pytanie, robimy to my sami z własnej woli, czy coś zostało nam w jakiś sposób wbite na naszych głów, w jakiś sposób po prostu zapodane. I właśnie tutaj w procedurach pokładowych ja w poprzednich odcinkach, chociaż może jeszcze taka mała uwaga co do tego filmu dzisiejszego, on będzie troszeczkę taki, no tu za dużego action nie będzie, bardziej będzie to taka analiza różnych poczynań owych obcych, bo właśnie tylko z tych poczynań będziemy mogli jakiś zbudować sobie w miarę jakiś obraz, jakąś cząsteczkę, jakąś, ja nazywam to zawsze jakąś dziurkę od klucza będziemy, albo przez tą dziurkę będziemy mogli zajrzeć, co tam się dzieje, bo to bardzo ciężko właśnie zajrzeć za kulisy jakiekolwiek porwania, wzięcia, ingerencje obcych. Zawsze jest opisywane tylko właśnie sama ingerencja i co się tam wydarzyło i kogoś wzięli, kogoś na stół położyli, kogoś sparaliżowali w nocy itd., itd. Natomiast często pomijamy detale i różne okoliczności dotyczące tego właśnie incydentu. One, te małe takie niuanse będą mogły pokazać często o wiele więcej niż sam ten proceder. I tak właśnie tutaj w tym właśnie, aha, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że wszyscy, którzy po raz pierwszy oglądają tutaj owe procedury pokładowe, to akurat w tym byłoby zawsze troszeczkę wygodniej, gdyby takowe osoby obejrzały wcześniejsze procedury, właśnie tą pierwszą, drugą i trzecią część, bo tam właśnie jest nakreślone właśnie o co właściwie tam chodzi. Ja tylko przypomnę właśnie, może tak tylko lekko na marginesie, iż chodzi to o, nie o hybrydyzację, tylko jak o hubrydyzację. To jest też taki terminus, który wprowadził profesor właściwie, chyba się nie mylę, David Jacobs. Tu jest jego książka. Ktoś tutaj kiedyś mi zwrócił uwagę, żebym troszeczkę dłużej podtrzymywał te książki. Ja zresztą ją pokazywałem. Ona jest, ta książka akurat z tego, co wiem, jest dostępna w języku, jeśli w angielskim na pewno i wydaje mi się też, że w języku polskim. Niektórych niestety nie można dostać w języku. Większość książek, które posiadam, ja to sprawdzałem, niestety nie ma. Jeżeli to są książki, które wydane były przez autorów niemieckich, one często ograniczają się tylko bardzo mocno do niemieckojęzycznej przestrzeni. Także nie jest łatwo. W tych ostatnich książkach, które pokazywałem, powątpiewam bardzo mocno, że zostały w ogóle przetłumaczone na jakiekolwiek języki. Ale tutaj przypomnę właśnie, czym są hubrydy. Bo właśnie to jest właściwie taka istotna rzecz w tych filmach. Hubrydy są to też hybrydy, tylko jest to można powiedzieć, najbardziej zaawansowana forma hybryd. I te hybrydy nazywa profesor Jacobs hubrydami. Dlaczego? Ponieważ tego typu istoty nie są dla nas rozróżnialne, nie będą rozróżnialne, jeżeli chodzi o fizykę, o fizjonomię, to znaczy, powiedzmy, może tak, o takie zewnętrzne, powiedzmy, atrybuty, będą one praktycznie, ja zaraz powiem dlaczego teoretycznie można będzie je rozróżnić, ale praktycznie nie do rozróżnienia, także jeżeli będziemy takowe mijać na ulicy, nie będziemy w stanie ich odróżnić. Jedyne, co można byłoby jakby, czy też próba odróżnienia takowych osób od normalnego, nazwijmy to, społeczeństwa,
byłoby zwrócenie uwagi na ich zachowanie. To są też niuanse, ale ja powiem wam, że zaczniemy obserwować ludzi. Czasami w tłumie widać zawsze, jeszcze nie znaczy, że to jest hubryd, czy hybryd, czy cokolwiek innego. Wcale to nie musi wcale tak oznaczać, ale zauważcie, na pewno spotkaliście się wielokrotnie z tym fenomenem, że wśród tłumu widzę zawsze osobnika, który jakiś taki zagubiony jest, jakoś dziwnie się zachowuje, niepewność w nim jakaś taka jest. Więc tutaj o takie niuanse chodzi. Też o sposób ubierania się. I ja właśnie tutaj też już wspomniałem o tym, ale tutaj też jeszcze w tym tutaj opowiem wam troszeczkę ten temat. Natomiast są tak naprawdę, znaczy przynajmniej odkryto do dzisiaj, 4 rodzaje hybrydów. Jeden rodzaj hybrydów i ten jeden rodzaj hybrydów dzieli się jeszcze na 2 takie podgrupy. Pierwszy rodzaj, te 4 rodzaje hybrydów, to można tak powiedzieć, że są to 4 generacje, pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. To są stopnie właśnie tej hybrydyzacji, taki na przykład hybryd pierwszej generacji nie mógłby się tu poruszać między nami, bo byśmy go natychmiast rozpoznali. On ma całkiem inne cechy. Widać, że jest jakby z nami spokrewniony w pewnym sensie, jakby pomieszany, tak byśmy to nazwali, takim mieszańcem, ale zdecydowanie byśmy natychmiast rozróżnili, że jeszcze proporcje ciała, rysy oczów, kości policzkowe, uszy, też brak owłosienia jest, czy też takie znikome, natychmiast zauważymy, że to jest coś innego. Drugi rodzaj, druga generacja tych hybrydów jest już bardziej podobna i tak dalej. Trzecia, jeszcze bardziej, czwarta już jest praktycznie, już ma tylko małe takie zewnętrzne jakby atrybuty, które by ją mogły odróżnić jeszcze. Natomiast ta następna to są właśnie hybrydy, to już są kompletnie sperfekcjonizowane genetycznie, nazwijmy to istoty, tak to nazwijmy jeszcze, bo jeszcze też dokładnie nie wiemy. W każdym razie osobnicy, których zewnętrznie nie da rady odróżnić. Ciekawostką jest, że w miarę postępu tej hybrydyzacji i przejścia do hybrydów, tracą one swoje, nazwijmy to, umiejętności mentalne. Jako można uznać, iż zaawansowane rasy na przykład posługują się bardzo powszechnie telepatią, to jest jeden z ich takich umiejętności, ale także telekineza na przykład i tego typu historie, które tutaj w naszej czasoprzestrzeni są uznawane jako paranormalne. Natomiast hybrydzi już mają te umiejętności z tym związane bardzo mocno ograniczone. Mimo to są jeszcze w pełni działającymi i funkcjonowymi telepatami, to wiadomo. Natomiast czy raczej nie udało się dowieść, że czy posiadają jeszcze inne jakby aspekty, czy atrybuty, czy umiejętności, natomiast tamte rodzaje hybrydów jeszcze tak. I teraz powiedziałem jeszcze, iż właśnie owe hybrydy dzielą się na 2 podgrupy. To są właściwie, no może tak, 2 podgrupy w zasadzie, które można rozróżnić na zasadzie funkcji. One mają jakby funkcję, spełniają jakby funkcję dowódców owych hybrydów, czy też ich opiekunów, byśmy tak powiedzieli. I jedna taka grupa zajmuje się właśnie, jakby jest odpowiedzialna za ich misję, za ich, powiedzmy, tu dostarczenie i za zadbanie o to, aby ich, jakby można powiedzieć, szkolenie tu na naszej planecie przebiegało tak, jak przewiduje ich program. Natomiast druga podgrupa to są wszystko hybrydy. Służy najwyraźniej bezpieczeństwu ich, także oni są pod ochroną, tak łatwo im się nic nie stanie. Jak ta ochrona miałaby wyglądać? Ja zaraz coś na ten temat powiem. Natomiast tu jeszcze dodam, iż owe 2 podgrupy, jeżeli byśmy chcieli rozróżnić, jeżeli byśmy taką grupę hybrydów, powiedzmy, postawili, to można byłoby
tą podgrupę w ten sposób wyróżnić, iż one są starsze. To jest właśnie ciekawe. Właśnie hybrydy mają, to są właściwie dosyć młodzi, istoty, młode istoty, tak według naszego postrzegania, to muszę też cały czas jakby nalegać na to i to powiedzieć, ponieważ nie zauważono starszych hybrydów niż powiedzmy wahają się, tak? Powiedzmy 40 lat to jest maksymalna jakby optycznie taka identyfikacja około 40 lat, ale przeważnie są 30, tak do 30 lat. Natomiast ta grupa, którą oni się opiekują, ma między 15 a około 20, 21, 22 lata. Więcej nie. To wszystko jest bardzo, według naszego postrzegania, bardzo młodzi, jakby młode istoty. Natomiast ile w rzeczywistości mają lat, tego nie wiadomo, ponieważ jest tylko wygląd optyczny. My nie wiemy, jak ta biologia u nich działa. Jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób coś uzyskać, cóż, pozostają tylko stare księgi, mity, legendy, no i channelingi też, jak i też powiedzmy wywiady z obcymi, tak nazwijmy to, w których powiedzmy ludzie wzięci potrafili zadać pytania i otrzymali odpowiedzi. Wynika z tego, iż owe istoty są bardzo długowieczne. Niektóre nawet można powiedzieć, że wręcz nieśmiertelne, jeżeli chodzi o długość życia. Dlatego co do tych hybrydów, nie ma tu żadnych informacji, jak one, to są tylko optyczne ich jakby takie, nazwijmy to, atrybuty. Teraz możecie zapytać, co oni tu robią, dlaczego przyjeżdżają na Ziemię. Już tu wspomniałem wcześniej, że wygląda to, że mam do czynienia z jakimś programem, który od niedawna właściwie jest to zainicjowany. Od niedawna, to znaczy my go niedawno zauważyliśmy i to mówimy o jakiś 15-20 lat około, powiedzmy, ta informacja jakby została tu wygenerowana przez różnych badaczy, między innymi właśnie przez owego pana Jakobsa. Jest tutaj, widzicie na zdjęciu, no to jest widoczny, tak. Ten pan kiedyś nie zajmował się wcale takimi przypadkami, ale pewnego dnia po prostu przyszła do niego osoba, pacjent, który on wykonywał regresje hipnotyczne, czy też hipnozę. Ja wiem, że hipnoza jest również kontrowersyjnym procederem. Często ja, słuchając, nazwijmy to, sceptyków, czyli ludzi, którzy w ogóle uważają to za kompletną bzdurę, nazwijmy to. Ja też tutaj z tego właśnie też chciałem jeszcze raz przy okazji powiedzieć, że też ja nie chcę tu z tego miejsca powiedzieć, że tak jest, bo tak napisano książkę i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu chcę przedstawić, że taka historia jest, że taki, powiedzmy, problem, który wyniknął z badań tego pana, czy też który ujawnił też pewien aspekt ufologii, czy byśmy w nią wierzyli, czy nie, to jednak on istnieje. Ja wam właśnie chcę tą problematykę tutaj naświetlić, natomiast każdy z was musi sam rozstrzygnąć, czy to ma w ogóle jakąś rację bytu, czy nie, i tak dalej. Zresztą ja myślę, że ludzie, widzowie, którzy ten kanał tutaj, mój kanał oglądają, to oczywiście wiedzą, co tu na tym kanale się wyrabia, nazwijmy to, z czym się tu można spotkać, i każdy, kto, nie ma sensu tu pisać jakiś komentarz, że to wszystko bzdura, czy coś takiego, po prostu można sobie na inne kanały przejść, czy w ogóle coś innego robić. Tutaj też nikt nikomu za to nie płaci, nie ma tu reklam, nie ma tu, ja też po prostu jakby z własnej takiej inicjatywy wam tutaj te wiadomości przekazuję. I tak właśnie, wracając do tematu, co oni tu robią i dlaczego. Tu wygląda na to, że jest jakiś taki jakby plan, nazwijmy to, zainicjowany przez obcych, który ma na celu jakby wychowanie pewnej grupy istot, w tym wypadku owych hybrydów, w naszej
ziemskiej, w naszym ziemskim otoczeniu, wychowanie ich w sposób taki, aby mogli się swobodnie poruszać w naszej tutaj, w naszym świecie, bez zwracania na siebie uwagi, bez jakiegoś tam, powiedzmy, czegoś takiego, lądowania jakiegoś obiektu i wzbudzenie paniki czy czegoś takiego. Być może są to grupy, które są szkolone do wypełnienia jakiejś misji, na pewno do jakiejś misji. Czym głębiej się w tą tematykę zagłębiłem, muszę wam powiedzieć, że nie całkiem zgadzam się z panem tutaj Jakobsem, jeżeli chodzi o, nie o to, co on tu napisał, czy też, on zresztą wiele książek napisał, to nie jest jedna, natomiast jeżeli chodzi o wynik końcowy jego badań, tu bym, tu troszeczkę uważam, ja troszeczkę w inną stronę bym poszedł, ale niemniej jednak jest jego teoria również jak najbardziej ciekawa. W końcu powiedzieć trzeba, iż panów ponad 1500 przypadków, właśnie to jest też ciekawe, on to bardzo jakby bardzo konsekwentnie zapisywał, ponad 1500 przypadków spotkań z takimi hubrydami, zanalizował je i właśnie, co jest ciekawe, ta cała tutaj, powiedzmy, ten schemat powstał na skutek statystyk, które on spisywał. Z tego ujawnił się obraz, dlatego ja uważam, że jest to bardzo ważne. Czasami jest to bardzo monotonne, bardzo całe mówienie o tym, zajmować się tym przypadkami, to są takie subtelne niuanse w opowieściach, w przedmiotach, które zostały zauważone na pokładach, czy też przy owych hubrydach, z tego buduje się taki obraz. Więc co oni właściwie tutaj robią, tak naprawdę nie za bardzo wiadomo. On ma tutaj pewną teorię, dlaczego tak jest. Ja też ją wam postaram się jeszcze, nie dzisiaj, ale ją oczywiście przedstawić. Natomiast tutaj chciałbym ukazać wam właśnie, jak wygląda, już pokazałem w poprzednich filmach, jak wygląda takie szkolenie, mówiliśmy o, jak wygląda owe szkolenie. Otóż szkolenie przebiega w ten sposób, iż obcy porywają, czy też biorą nas, wyrywają ludzi z naszej czasoprzestrzeni, instalują ich na swoich obiektach, czy gdziekolwiek to jest. Większość z tych ludzi wraca z powrotem, większość właściwie, no powiedzmy, że większość, bo też nie wiemy, ale wracają, są instalowani z powrotem w naszej czasoprzestrzeni i często jest tak, że mamy relacje o wzięciu, mamy o istotach z gruszkowatymi, powiedzmy, głowami, które wchodzą, zabierają nas, wykonuje się na nas różne medyczne, nazwijmy to, często bolesne, wręcz dramatyczne jakieś badania i wkłada się tych ludzi z powrotem, powiedzmy, na miejsce, z których zostali zabrani. Często towarzyszą tym już nie w czasie wzięć, ale już na pokładzie owych obiektów. Tak cały czas ja nazwę to na pokładzie, bo nie wiemy, gdzie to jest. To może być gdziekolwiek, nie w naszej czasoprzestrzeni, może w jakimś przesuniętym fazowo wymiarze, w innej warstwie wszechświata, cokolwiek. Zabierają nas stąd. Często tam właśnie spotykamy, świadkowie twierdzą, spotykamy inne istoty, również gruszkowate głowy, też mówi się o dużych szarakach, czyli szarakach, którzy są wyżsi od nich, tak wygląda, jakby one miały, komandowały tymi mniejszymi. No a nad nimi stoi zawsze jeszcze jedna postać, to ma też taki wspólny, nie zawsze ona się pojawia, bardzo rzadko coś mówi, czasami coś powie, ale wygląda to, że ta istota trzyma pieczę nad tym wszystkim i są to istoty, które są postrzegane przez nas jako owady, wręcz przeważnie mówi się o modliszkach. Ale właśnie niektóre z tych porwanych osób, wziętych, niech będzie, wykonują na pokładzie całkiem inne zadanie. Nie ma na nich żadnych eksperymentów medycznych, a są posyłane do pomieszczeń, w których powiedzmy, cała masa tych hubrydów jest, znaczy cała masa grupy tych hubrydów i tam odbywają się rozmowy, tam uczą się owe hybrydy na przykład jeść nożem i widelcem. Wydaje się to dla nas bardzo niezrozumiałe, jak to możliwe, że są dorośli ludzie, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z czymś całkiem obcym i nie wiemy, kim są owe hubrydy, kim są te istoty, czy są to rzeczywiście, ja bym nawet tu się
pokusiło, takie, czy są to rzeczywiście żywe istoty, czy są to nie jakieś automaty, jakieś bioroboty, czy też wręcz rzeczywiście jakieś istoty, nazwijmy to roboty z żelaza i jakichś innych materiałów i z układów elektronicznych, które są tak perfekcyjnie wykonane, że nie są do odróżnienia i tak dalej. I być może chodzi o to, aby owi ziemscy nauczyciele, którzy zostali właściwie zmuszeni do tej funkcji, ich w sposób programowali, aby nie robili to obcy, tylko abyśmy my to robili naszymi rękoma po to, aby gdy oni swoją misję będą wykonywać, byli bardzo autentyczni. Jak trudne to zadanie jest, wydaje mi się, że przekonali się również owi obcy. I teraz wam tutaj dwa takie przypadki zaprezentuję właśnie, już w poprzednich filmach prezentowałem wam właśnie roli takich nauczycieli, dlatego też zwracam na to uwagę, że warto wcześniejsze filmy sobie obejrzeć dotyczące tej tematyki. I tak na przykład wyjazd po pizzę. Tak właśnie tutaj jedna z takich hybrydowskich interakcji, nazwijmy to, z pewną panią, którą doktor Jacobs, profesor Jacobs twierdzi, że wszystkie imiona, nazwiska osób oczywiście zostały zmienione. To jest naturalne, dlatego jak ona się tam nazywała, nie ma to żadnego znaczenia. Zresztą wyobraźcie sobie, że mówicie wszem i wobec o takich przygodach, które wam się zdarzają, powiedzmy co trzeci tydzień. No to w ciągu tam powiedzmy 5 albo 6 lat, no to sobie możecie wyobrazić, co się będzie działo, jeżeli komuś się zwierzycie w ten sposób. Niestety takie jest już społeczeństwo nasze. No ale dobra. I teraz co się dzieje? Ta pani, która już wielokrotnie była brana na pokład, wielokrotnie już jakby weszła w tą rolę nauczycielki tych hubrydów. Mało tego, nawet się raz zbuntowała i powiedziała, że nie będzie tego robić. Obcy zagrozili jej śmiercią. To jest też ciekawe. Ja tak wspominam to. Ona się mimo to nie dała zastraszyć i właśnie z tej konfrontacji można było później wywnioskować, że obcy wcale tacy wszechmocni nie są, albo że po prostu mimo gruźb jednak w rzeczywistości nie byli w stanie tego zrobić lub też nie mogli z jakichś innych powodów. W każdym razie skończyło się na tych groźbach i już więcej jej nie grozili nigdy, a sama ta interakcja była o tyle dziwna, ponieważ jak ona mimo to nie dała się zastraszyć, to oni nie wiedzieli za bardzo, co zrobić, musieli komunikować tam z wyższymi, jakby powiedzmy, tak wynikało to z wyższym hierarchią, powiedzmy, dowodzenia, na wyższy poziom musieli tam się gdzieś zgłosić, aby dostać instrukcję, co robić. Ofiara nie boi się, że ją zabijemy. Nie reaguje na groźby. Cóż robić? No dobra. Więc któregoś dnia owa pani, ta pani, nazwijmy to, posiada rodzinę, męża, dzieci, także jest pełni świadoma życia, tak, nie ma żadnych problemów psychicznych w sposób taki, że musiała być leczona gdzieś, czy też normalnie pracuje i tak dalej, i tak dalej. Czy jej rodzina wie o tych wszystkich, tego tutaj wam nie mogę powiedzieć, nie jest to też tematem tej książki, ale w każdym razie ona twierdzi, że obcy są w stanie tak to wszystko zaaranżować, że rodzina po prostu nawet nie wie, że takie coś było. I tu właśnie jest taki przypadek. Wyjazd po pizzę. Otóż pewnego dnia ci dzieci, mąż po prostu mieli ochotę na pizzę i taki dzień pizzy, Stany Zjednoczone, wiadomo. I owa pani powiedziała, że poczekajcie tu, ja wsiadam w samochód i za moment jestem, wyskakuję tylko tu parę ulic dalej, kupuję tych, nie wiem ile tych pizzy i wracam. No i ona oczywiście, jak to w Stanach, miała takiego wielki samochód, taki pick-up, jakiś SUV, czy coś w tym stylu, w każdym razie duże to było. Ona tego samochodu i rusza po te pizze. No i dzieje się to, co się przeważnie dzieje, co się już wielokrotnie ona to opisywała. Mówię, że nagle takie uczucie się pojawia,
to jest coś, co trudno sobie wyobrazić, ale uczucie, które mówi, może czasami, ja też mam czasami, wszyscy czasami mamy uczucie, że trzeba może nagle się napić wody, albo bo czujemy pragnienie w jakiś sposób, trudno to opisać, jak to jest czuć pragnienie, czy coś innego, czy mam ochotę na coś tam, nagle ta ochota przychodzi. I ona mówi, że wyjechała po tą pizzę i nagle nic tego nizowego zrozumiała, że musi nagle skręcić wcale nie w tą ulicę, w zupełnie odwrotnym kierunku i wyjechać za miasto. No i jechała w kierunku, znaczy nie wyjechać za miasto, ale w kierunku, droga, która prowadziła za miasto. No i jedzie cały czas, nie zna celu swojej podróży, ale wie, że musi jechać tą drogą. Później nagle orientuje się, że musi skręcić w tą ulicę i na końcu okazuje się, że zajeżdża do takiego dużego centrum handlowego. Kto w Stanach Zjednoczonych był, to wie, Amerykanie mają takie centra, gigantyczne parkingi. No i tam zatrzymała się na tym centrum, podjechała po prostu na miejsce postoju, na parking. I tam już widziała, że na parkingu, tam gdzie ona parkuje, z boku właśnie, na krawężniku, siedzi grupa, stoi czy siedzi, po prostu znajdują się grupa osób, która jakby oczekiwała jej przybycia. I na dole, na tym miejscu, gdzie ona tam parkuje z boku, na drugim miejscu, tam było więcej miejsc wolnych było, leżą różne takie, jak ona nazywa to, tobołki, czy jakieś worki zawinięte, jakieś pakunki, jakieś takie foliowe worki, coś naładowane. Cała tego dosyć taka dosyć sporo leży tego. I podchodzi do niej mężczyzna właśnie taki w wieku, powiedzmy, między 30 a 40 lat, tak około. Niektórzy na pewno z was znają panów w czerni, czy coś takiego, to można byłoby porównać takiego właśnie pana w czerni, ale w pojedynkę, coś w tym stylu, który podchodzi do niej. Ona w tym momencie zaczyna się orientować, o co chodzi, wie dokładnie, już poznaje, zaczyna się obraz przypominać, wie, że ta grupa młodych ludzi to są hubrydy, które za chwilę wejdą do część z nich wejdzie do tego SUV-a, część nie wie, co się... W każdym razie zaczynają wnosić ładunki do tego samochodu, pakować na tego pick-upa czy SUV do środka, co się da. Ten z nich, powiedzmy, ten pan w czerni, podchodzi do niej od strony kierowcy, każe jej się... Ona też wysiada, pomaga im, nawet nie wie, dlaczego pomaga, wie, o co chodzi, nie czuje żadnego strachu. Poznaje go nagle, poznaje niektóre twarze znają, bo już wielokrotnie, będąc wzięta po prostu, jakby już rozpoznawała, kto to jest. Aczkolwiek oni bardzo rzadko imionami się przedstawiają. To jest też ciekawe. No i po załadowaniu, teraz jest też taki ciekawy aspekt, wsiada ów hubryd, właśnie, termin użyjemy śmiało, za kierownicę, reszta tych kilku tych hubrydów do środka, tyle ile tam było miejsc w samochodzie, natomiast część została, ona nie wie, co się z nimi stało i on, ten pan, rusza tym samochodem, on prowadzi, jadą dalej. Teraz dzieje się coś z nią bardzo ciekawego, ponieważ pytano się ją później, ona zeznawała, opowiadała o tym incydencie, gdzie ją zawieziono, ponieważ siedząc na z boku koło kierowcy, no patrzymy i widzimy, gdzie idziemy. I teraz też taka ciekawostka, jakaś siła zmusza ją, aby patrzyła w dół na swoje nogi i cały czas tak jechała. I przecież nie było mocy żadnej, aby rozglądać się na boki. Czasami kątem oka coś widziała, ale zorientowała się, że stoi kompletnie pod ma potrzebę patrzenia w dół i to ona to opisała w ten sposób, że nie jest to jakaś siła, która po prostu nam tą głowę w jakiś sposób tam po prostu przechyla i trzyma, czy jakiś skurcz, czy jakiś paraliż, który nas jakby w jakieś sidła takie, czy jakieś pole siłowe, które nas w jakiś sposób tam blokuje, coś, nic takiego. Twierdzi, że jest to twoja, czuje się to jak to twoja własna wola, ty jakby patrzysz cały czas w dół i z samej własnej nieprzymuszonej woli, ale on oczywiście wie, że to jest wpływ
tych osób. To jest podobne uczucie, jak na przykład komuś pobierają krew. Kto z was miał, na pewno wszyscy mieli pobieraną krew. I niektórzy patrzą na to, a niektórzy nie chcą patrzeć, na jak się pobiera tą krew. I nikt nie zmusza nikogo ani do patrzenia, ani do niepatrzenia, a jednak my sami z własnej woli po prostu nie patrzymy, niech pobierają. I to jest właśnie w ten sposób takie uczucie. Ona cały czas patrzyła w dół i nie zorientowała się, bo próby były takie, wyciągnięcia z niej, gdzie oni pojechali. Ponieważ wyobraźcie sobie, że pojechali do właśnie do mieszkania, które wyglądało na to, że owe hubrydy wynajęły. I teraz jest jeszcze też coś ciekawy taki aspekt. Ten hubryd, który prowadził, jakby słyszał jej myśli. Oczywiście, że słyszał, bo ona właśnie wiedziała, że ona jak rozmawiała, to rozmawiała normalnie, tak porozumiewała się, jak my się porozumiewamy, czyli ustami. Natomiast on odpowiadał różnie. Odpowiadał często też tak normalnie, a czasami tylko przekazem telepatycznym, aczkolwiek hubrydom nakazywał zawsze rozmawianie do niej ustami, gdyż twierdził, że ona nie słyszy, że co dla nich oczywiste jest komunikacja telepatyczna, ona tego nie potrafi. Znaczy można jej to, powiedzmy, wsadzić taką myśl, ale ona nie potrafi jej jakby wam konkretnie przekazać w taki sposób, dlatego trzeba, że ludzie tego nie potrafią, trzeba z nim rozmawiać tak, co na początku owe hybrydy, na początku były troszkę zdziwione, że ona tego nie potrafi. Ale cóż, patrzy w dół i dojeżdżają w końcu. Aha, jeszcze ten właśnie hubryd mówi coś takiego, wyczuwa jakby intencje i mówi: nie martw się, twoja rodzina nie będzie się martwić, bo ona powiedziała, że ona jedzie po pizzę i powinna za 10 minut być z powrotem, a tu już godzina mija prawie, jeszcze nie całkiem, ale mija i może zaczną się martwić. Mówi: nie martw się, nic nie będzie, wszystko jest w porządku. No i ona nadal ma tą głowę, wysiada z samochodu, ma cały czas, patrzy na nogi jak idzie, jest jakby prowadzona, nawet nie jest w stanie spojrzeć gdzieś. Wchodzą do mieszkania w jakimś budynku. Mieszkanie jest jedno, właściwie nazwijmy to dwupomieszczeniowe, jest to jedna kuchnia, troszeczkę oddzielona na taki jakby obszar, w którym można coś zjeść. Pomieszczenie, w którym powiedzmy taki pokój mieszkalny i sypialnia, która bardzo mała była. Wchodzi tam do środka i wtedy orientuje się, że już nie musi patrzeć na nogi, rozgląda się wokoło, poznaje owych hubrydów, które już kilkakrotnie ją odwiedzały w poprzednich odcinkach, jeżeli ktoś będzie chciał. Właśnie dlatego ja mówię, warto zawsze obejrzeć jest poprzednie odcinki z procedury, bo to jest jakby dalsza część. I teraz ów hubryd pyta się, czy to mieszkanie wygląda tak, jak ma wyglądać. Czy jest to ok, tu te meble są ustawione, czy to gdyby ktoś tu przyszedł, czy by się zorientował, że coś jest nie tak w tym mieszkaniu. I ona mówi do nich, że tak, że tu nie jest całkiem tak, ponieważ wy wszystkie rzeczy włożyliście tutaj do tego pokoju mieszkalnego, nic do kuchni, wszystkie te, powiedzmy, fotele czy stół, tam jakieś takie krzesła stały po prostu tak, no wszystko było w jednym, nie miał takiego porządku, zawsze wiecie, jak mieszkanie jest, to mamy tutaj mamy stół, tutaj mamy krzesła, wokół tego stołu to był stół, tu, a krzesła na przykład gdzieś wokół, w ogóle gdzieś indziej, jakby nie miał z tym, oni nie kojarzyli, że to przy stole jakby jest to taką normalnością dla nas, dla nich było to zupełnie coś innego i też można się zapytać, dlaczego tak jest. Tu ja się... Każdy, kto pierwszy raz taką historię słyszy, zastanawia się, to ci kosmici muszą być jacyś niespełna, powiedzmy, umysłu i tak dalej, skoro nie wiedzą takich prostych rzeczy, ale ja tu zwracam uwagę, że są to istoty, powiedzmy, wykreowane w całkiem innej rzeczywistości, w całkiem innych warunkach. Mało wiemy, jakie struktury socjalne, jak oni żyją tam, czy mają jakieś własne mieszkania, czy jakieś własne pokoje, czy cokolwiek, jak to się dzieje. My tego nie wiemy, dlatego też często jakbyśmy na przykład pojechali stąd gdzieś nagle do jakiejś dżungli, spotkali Indian Ameryki Południowej gdzieś tam, którzy jeszcze nie widzieli, powiedzmy, białego człowieka, jakbyśmy tam u nich zagościli w takim domu, też oni prawdopodobnie by się dziwili,
że wielu rzeczy my po prostu nie wiemy, do czego jest to, do czego jest tamto, nie jest, po co to tak stoi. I prawdopodobnie byłoby to bardzo podobnie. My często z naszej oczywistości, dla nas są pewne rzeczy oczywiste, ponieważ my pokoleniowo już wiemy, o co chodzi. Od małego jesteśmy wychowani w takich mieszkaniach, w strukturach, w tych tutaj, które nas otaczają. Jest to dla nas normalne. Natomiast ktoś całkiem inny, no to już mogłoby być to też całkiem innego. I co się stało? No i ona im to powiedziała, że to nie tak, trochę im tam pomogła, oni też próbowali jej pomóc i wtedy ona się zorientowała, że te hubrydy, które są tam jakby, które stały na tym parkingu, również tam są, chociaż wie na 100%, że one nie wsiadały do samochodu, ale również są w tym mieszkaniu. Już oczekiwały ich, były wcześniej. I teraz tak to jakby no ona to wykonała, powiedziała im, dała im rady pewne dotyczące tam jeszcze różnych innych sprzętów kuchennych. No i teraz ten hybryd z nią wyszedł na dół i powiedział do niej tak: dobrze, teraz musisz spojrzeć znowu w dół. Ona spojrzała w dół i wtedy nagle jakby ta wola jej spojrzenia w dół odeszła, ona podniosła tą głowę, hubryda nie ma, niczego nie ma, stoi tu w jakimś miejscu, jej ten SUV stoi koło niej, jakby taka ocknięta, nie ma żadnych towarów, żadnych hubrydów, wsiada do tego SUV. Już teraz nie pamiętam, czy pojechała, znaczy pojechała na pewno po tą pizzę, ale czy czasami już ta pizza nie leżała w tym SUV już. W każdym razie ona wróciła z tą pizzą do domu. Po ponad godzinie czasu jej nie było. To się wszystko bardzo szybko działo. I przyjechała z tą pizzą i ta rodzina, która czekała, która ona mówiła, że za 10 minut już tam będzie, nikt jej nie w jakiś sposób nie tęsknił za nią, tak nazwijmy to. Nie było żadnego problemu. Nikt się nie pytał, gdzie była. Nie było żadnego zapytania, dlaczego tak długo. Nic. Wszystko tak, jakby rzeczywiście było to zimne. Chociaż nie było. Rzeczywiście oni czekali godzinę. Zajmowali się różnymi rzeczami, ale nie padło wśród nich żadne pytanie, gdzie mama pojechała, dlaczego jej nie ma. Nawet nie było... Aha. Była próba zadzwonienia do niej, się okazało później, na telefon komórkowy. Ona oczywiście nie odebrała, ale nikt z rodziny się też nie dziwił, dlaczego nie odebrała. Nic takiego nie było. To jest też ciekawy fenomen. I tak ona wróciła właśnie z powrotem z tą pizzą. I to są też, zauważcie, to jest też, nazwijmy to wzięcie. Wzięcie tu w obrębie naszej przestrzeni. I teraz spróbujcie komuś uwierzyć w taką historię. Czy też poczujcie się... opowiedzcie komuś coś takiego, będzie, no, nie wiem, czy tak łatwo będzie zrozumieć, ale co się stało? Kilka dni później ona znowu ta sama historia, nagle okazuje się, pojawia się w niej w sypialni, pojawia się hubryd, nie wiadomo, ona mówi, że nigdy nie widziała, jak oni się pojawiają, nigdy nie widziała, jak oni znikają, pojawiają się po prostu, nagle ona otwiera oczy, stoi przed nią, kiedyś wpadała w panikę, teraz nie już wiedziała, o co chodzi, szybko wstała, ubrała się, wyszli do SUV-a i znowu to sama historia, jadą SUV-em znowu do mieszkania, nie wie, czy do tego samego mieszkania, w każdym razie głowa na dół, nie wie gdzie. Następna część jakby takiej nauki tam trwa w tym mieszkaniu, tym razem, ale podejrzewa ona, że było to inne mieszkanie. To jest też ciekawe. Zauważcie, że wynikałoby z tego historii, iż obcy w jakiś sposób są w stanie wynająć mieszkanie dla swoich hubrydów, czyli dla... jak oni to robią? Możemy spekulować, ale biorąc pod uwagę możliwości techniczne takiej cywilizacji, myślę, że nie było problemu sobie i ich umiejętności mentalne w jakiś sposób, powiedzmy, jakąś umowę wygenerować na takie mieszkanie. Tylko tym razem dzieje się coś w tym mieszkaniu bardzo ciekawego. W środku siedzi jakiś mężczyzna, starszy człowiek, który ewidentnie nie należy do tych hubrydów i siedzi na kanapie, zupełnie jakby był nieobecny.
po prostu jak po prostu zamurowany kompletnie, nic się nie dzieje. Oni tam, nikt na tym nie zwraca uwagi, ona też na pewno zwróciła na niego uwagę, ale zorientowała się, że no widocznie lepiej, ja nie będę pytać, oni nie robią z tego żadnego jakiegoś tam jakby, nie dziwi ich, nikt nie zwraca na niego uwagi, więc tak do dzisiaj nie jest wyjaśnione, kim był ten człowiek i co tam robił. Też nigdy nie udało się takiego mieszkania zidentyfikować. Ona nigdy nie potrafiła powiedzieć, zawsze było to wymazane z jej pamięci, nawet pod hipnozą nie udało się, gdzie ona jechała. Okazało się, że można by tylko stwierdzić, w którą stronę miasta. No i teraz tam chodziło również o ustawienie mebli, przede wszystkim o gdzie to ma stać. Na ścianach nie było żadnych obrazów, na co ona zwróciła uwagę, że muszą być obrazy, że jeżeli ktoś do was przyjdzie i zobaczy, że nie ma żadnych obrazów, takie są gołe ściany, zorientuje się, że coś takiego, coś tu jest nie tak. Ich to, takie właśnie coś nie tak, wzbudzało niepokój u tego hybryda, tego właśnie, hybryda tego, który tam jakby miał pieczę nad nimi. Zawsze jak coś miało być nie tak, to on się, jak wygląda, jakby się denerwował, jak miał problem z tym i zaraz się pytał, dlaczego tak jest. I owe hybrydy, które tam stały obok niego, również zaczęły, one mają to do siebie, że bardzo dużo pytań zadają. Dlaczego obrazy? Po co te obrazy mają tam wisieć? Jakie to są obrazy? Jakie obrazy się wiesza i gdzie na ścianie? Od razu są taka seria pytań, takich bardzo autystycznych, tak byśmy nazwijmy, w jakich ramach, jakie duże i tak dalej, i tak dalej. I jak taką lawinę się wzbudzi, to ona zawsze mówiła, była bezradna, bo nagle jedno pytanie generowało drugie. Jeden przez drugiego mówiły i ten hybryd zawsze ich jakby uspokajał i powiedział, że po kolei mają zadawać pytania, do czego oni się szybko stosowali. Też był tam telefon, mieli telefon z sobą i kazali ten telefon podłączyć, co było ciekawe. Był to zwykły, najprostszy telefon, taki na guziki, jeszcze z kablem, nie, nawet bezkablowy. Oni ten telefon postawili na stół i z tego nicowego kazali sobie jakby wytłumaczyć, jak to działa, więc ona im opowiedziała, jak to działa i powiedziała, po co to jest oczywiście, bo oni też mówi, że takie coś mają ludzie i komunikują przez to, zupełnie niezrozumiale dlaczego przez to, ale widocznie tak jest i koniec. No i okazało się, że ten telefon nie był podłączony ani do kontaktu i ona musiała od nowa im tłumaczyć, że telefon musi być podłączony, że oni wtedy włożyli go, znaleźli takie gniazdko, zostało to włożone, ale telefon nadal nie działał. I też nie rozumieli czego, przecież jest podłączony, więc musiałem wytłumaczyć, że trzeba numer dostać, że trzeba podpisać umowę z jakimś tam powiedzmy telekomem, czy tam z czymś takim, z jakimś operatorem i tak dalej, i tak dalej. I wytłumaczyłem, jak się wybiera te numery, po co są te numery i tak dalej. Co oni bardzo szybko jakby pojęli no, nie, i brali to w ten sposób, nie, że to im do czego będzie potrzebne w ogóle, tylko im zależało na tym, żeby poprawnie wystukać numer, to znaczy tak jak to się wystukuje, czy to się tak wystukuje i patrzy, czy tak bardziej stąd, czy i tak dalej. Chodziło im praktycznie tylko o takie zachowania. To jest też dziwne. Mieszkanie było też o wiele lepiej już umeblowane troszeczkę, ale też ona mówiła, że ktokolwiek obcy wejdzie, no to będzie miał tam jakby problem. I teraz właśnie w czasie tej wizyty pojawił się nagle, zauważyła, że tam jest jeszcze drugi taki hybryd jakby, też taki właśnie większy i oni się razem rozmawiali z tamte, nazwijmy to mniejsze hybrydy, ale to tak, ja wam to tylko dla zobrazowania, że to nie chodzi, że oni wzrostem byli mniejsi, tylko były to hybrydy uczniowie, a tych dwóch było jakby, można powiedzieć, ich jakby opiekunami. Więc ten opiekun zaczęli rozmawiać z sobą i ona to słyszała. To jest też ciekawe. Nie potrafię powiedzieć, czy słyszała to słownie, czy w jakiś sposób telepatycznie, ale chodziło o tym, że ona mówi, że niewiele z tego słyszała, ale cały czas mówili, że nie ma czasu, że trzeba się spieszyć, bo program jest jakby, znaczy w myśl tego programu powinno już to być niby wykonane, a jeszcze nie jest, coś w tym stylu. Także z tego można wnioskować, że jakaś tam presja, jakiś czasowy limit był na to jakby dany. I w czasie tej wizyty jeszcze jedna rzecz się jakby wydała, bo też ciekawe, otóż bezpieczeństwo. Otóż okazało się, że te hybrydy, które tam już też
to jak z poprzednich odcinków wiecie, ona już wielokrotnie ich jakby nauczała. Niektóre z nich potrafiły samodzielnie już, powiedzmy, jechać autobusem, kupić bilet na tramwaj, zależy gdziekolwiek, gdzie to było, czy na jakiś U-Bahn, też proste rzeczy w sklepie kupować. Też oni nie bardzo wiedzieli, po co mają to kupować, bo widocznie może nie potrzebowali jedzenia, też przyjmowali pokarm w innym sensie, aczkolwiek ona widziała, że oni też mogą jeść i nie ma to problemu. Jednak jedli, czy też pili bez żadnej takiej, na przykład obojętnie co mi się podało, to oni po prostu to wypili jakby bez smaku. Ktoś pytali, co to jest, po co to jest, do czego to jest, czy to się gotuje, czy to się na ciepło pije, czy na zimno, jak to się pije, czy jednym duszkiem, czy paroma łykami. Wszystkie takie, kompletnie każdy szczegół musiał być tam opowiedziany. I tam w czasie właśnie tego zdarzyło się coś takiego, poruszono aspekt bezpieczeństwa, że na przykład stwierdzono, że są agresywne grupy ludzi i dochodziło do zaczepek tych hubrydów przez jakiś, powiedzmy, miejscowych, no, czy jakieś starcie było z jakimiś, czy jakaś konfrontacja właśnie z jakimiś młodocianymi, powiedzmy, w Stanach i hubrydami. Taki incydent był, kilka nawet takich. I owe hybrydy za bardzo właśnie poruszały ten temat. Nie wiedziały, jak się w takim wypadku mają na zewnątrz zachować, ponieważ dla nich, co było, to jest też bardzo ciekawe, jakaś gwałtowna akcja, czy przemoc na przykład, nie miała nie tylko sensu, ale była dla nich niezrozumiała. I taki atak na hubryda, który jeden z tych hubrydów przeżył, taki, powiedzmy, szok, bo tam go ktoś złapał, potrząsnął nim, to on nie wiedział, dlaczego ta osoba to robi. On nie był tyle przerażony, że coś mu się może stać, tylko że sam ten faktum, że i też nie żywił, nie, to jest coś ciekawe, nie żywił żadnej jakiejś nienawiści do tej osoby, nie miał jakiegoś poczucia, że trzeba się za nim zemścić, albo żeby go w jakiś sposób tam załatwić, albo żeby go, nie wiem, co z nim zrobić, tylko że był przerażony tym, taką akcją człowieka, że człowiek tak potrafi kogoś trząsnąć, że po co to, do czego i dlaczego on to robi. Przecież to jest niczego niepotrzebne. To jest też ciekawy aspekt. I teraz wynikło z tego, że owe hubrydy mogą, są w stanie przejąć kontrolę nad, mentalnie nad takim, przecież takiego incydentu mogą po prostu takiego człowieka, powiedzmy, kompletnie pod kontrolę zawładnąć nim, nazwijmy to, zmusić go, powiedzmy, do cokolwiek, czegoś tam, na co sobie. Jednak tego nie zrobiły. I ten właśnie hybryd tam im tłumaczył, tam doszło do takiego tłumaczenia, co zrobić. I okazało się, że właśnie tu wyszła na jaw pewna słabość owych hubrydów. Okazało się, że one, jak już wspomniałem na początku, z czym ta hubrydyzacja, czy hybrydyzacja, potem przejście w hubrydyzację, tracą one umiejętności jakby mentalne, także to zapanowanie nad kimś jest już troszkę trudniejsze. I okazało się, że taki hubryd bez problemu potrafi zapanować nad jednym człowiekiem, gdy zajdzie taka potrzeba, potrafi go zmusić do tego i owego. Natomiast jeżeli już będzie dwóch ludzi, już będzie to o wiele trudniejsze. Trzech będzie jeszcze trudniej, a nad czterema już nie będzie możliwa w ogóle, że on nie jest w stanie kontrolować czterech naraz, czy więcej, więc większą ilość osobników, czyli można było powiedzieć, tak jak to ktoś napisał w pewnej książce, mości panowie kupą na nich. Więc tu takie coś, szansa dla kogoś, kto, gdybyśmy się, powiedzmy, wiecie już, jak hubryda można ewentualnie obezwładnić, czyli kupą na niego. Ale oni wtedy jakby w czasie tej rozmowy doszli do wniosku, że czy doszli do wniosku, więc najbardziej logicznie będzie połączyć swoje mentalne siły. Teraz się okazało, że jak oni w grupie będą, to zwiększa ich potencjał. Czyli jak oni, na przykład, znaczy to właściwie matematycznie zgodne byłoby, było ich pięciu i, powiedzmy, napastników również pięciu, to nie ma problemu. Oni w pięciu muszą się tylko zorientować, że wszyscy nas synchronicznie każdego z nich obezwładniają i nie ma w tym problemu. Natomiast ich potencjał maleje, jeżeli ilość tych przeciwników rośnie, więc tam też wspomniałem o tym, że oni są pod jakąś opieką
że jest osobnik, właśnie ten drugi, co właśnie z nim rozmawiał, jak on słyszał tą rozmowę, że czas się kończy, to był właśnie taki Hubert, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo i tam on też ich tam pouczał trochę, ale wygląda na to, że gdyby doszło do jakichś drastyczniejszych akcji przeciwko nich, to mogą liczyć na natychmiastową pomoc jakby, nie wiadomo skąd, ale w jaki sposób są oni jakby chronieni, gdyby do jakichś drastycznych historii doszło. A takie drastyczne historie się zdarzały. I teraz właśnie powiem wam, nie na właśnie, może też, ale ta pani o tym nie wspominała. Zdarzało się to, ona opowiadała później o tym, że właśnie oni przed tym troszeczkę mieli nie tyle stracha, tylko niepewność, że ludzie są nieobliczalni, że oni mieli właśnie dla nich stres był, pojawiał się wtedy, kiedy oni sami albo w grupach, potem właśnie mówią, żeby wychodzili w dwóch, trzech w grupach, idąc gdzieś na zakupy i tam jest ilość ludzi i oni po prostu wejdą tam, to ten tłum ich jakby przerażał, oni obawiali się tych troszeczkę, znaczy, czy nie tyle obawiali, ile byli niepewni co do zamiarów tych ludzi, po prostu dla nich było to jakieś dziwne wszystko. Ci ludzie biegną z tymi koszykami przez to centrum handlowe, ceny, kupują, sprzedają papierowymi pieniądzmi i kartami płacą. Dla nich to jest wszystko jakiś kosmos, jakieś wariactwo tu na naszej planecie. Tak to wyglądało. No ale otóż, jeżeli chodzi o takie akcje, otóż takie coś też się wydarzyło. Ona wielokrotnie będąc na pokładzie, ona też była wzięta i widziała też stoły, na których były robione jakieś medyczne, powiedzmy, incydenty, no jakieś procesy, jakieś powiedzmy akcje takie właśnie typowe dla, nazwijmy to, dla uprowadzeń. Mówi, że kilkakrotnie była świadkiem czegoś takiego, że ofiara ze stołu się zerwała. Nagle jakby obcy stracili kontrolę i stało się coś takiego, że na przykład ten osobnik wstał i zaczął rozdawać, powiedzmy, ciosy na lewo i prawo owym szarakom, którzy przewracali się po tych uderzeniach. On wtedy wstał z tego stołu, zaczął biec, uciekać i też mówi, że przez długi czas, zanim go tam chwycono, no nie wybuchła panika, ale bezradność. Wszyscy stali i nie wiedzieli, co zrobić. No uciekł ze stołu, powiedzmy, i ucieka, biegnie. I mówi, że kilkakrotnie widziała takich ludzi, którzy przede wszystkim, takich, którzy po raz pierwszy, powiedzmy, byli wzięci, że niekoniecznie ze stołu. Też był incydent, gdzie przez korytarz widziała, że biegł jeden i popychał wszystkich, przewracał każdego obcego, który stał mu na drodze. I obcy padali, wstawali i patrzyli się wszyscy, tak jakby nie wiedzieli, co się stało z tym, dlaczego on tak wszystkich przewraca, jakiś defekt ma, czy coś, zanim ona właściwie nie widziała nigdy, co się stało z tym uciekinierem, jak go tam chwytano. Można sobie wyobrazić, że na pewno jakieś tam służby czy też zabezpieczenia są na takie wypadki, ale mówię, że to jest moment, w którym oni po prostu stracili kontrolę, czyli wniosek był taki z tego, że nie wszystko oni potrafią, takie spontaniczne akcje są dla nich właśnie bardzo trudne do przewidzenia, jak na przykład do spontaniczności też należy dla mnie, według mnie też również uczucie dla sztuki, na przykład coś jest ładne, coś jest brzydkie, czy owe obrazy, które tam, których nie wisiały, oni mieli bardzo słabe poczucie estetyki, bardzo słabe albo w ogóle żadnego. Niektórzy coś jakby tam próbowali estetycznego, szczególnie jeżeli się ubierali, jeżeli uczono ich ubierania się, to próbowali jakby dostosować się do najnowszej mody, bo takim też powiedziałem, że coś takiego istnieje, zależne od pory roku, zależne, oni też tego nie za bardzo zrozumieli, po co to, dlaczego ja mam taką kurtkę ubierać, powiedzmy, albo takie ubranie w lato, a takie w zimie, dlaczego nie jedno na przykład, po co takie skomplikowane historie. I to wszystkie te elementy pokazują, że owe hubrydy, tak jak niektórzy tam w poprzednim filmie napisali, że te hubrydy jakieś dzieci, jacyś nienormalni, ale wyobraźcie sobie, że
mamy robota, jeśli ktoś z Was może zbudować, są takie zabawki, powiedzmy, można kupić sobie techniczne, są takie sklepy, gdzie takie techniczne zabawki, różne, czy dla różnych prób, dla szkół są takie, można kupić, żeby zaprogramować go, żeby on na przykład coś robił, na przykład jeżeli ja mu pomacham, to ten robot mi też pomacha, jeżeli tam skinę głową, to on mi też skinie głową i takie różne historie. Można to programować, to zobaczycie, ile trzeba się naprogramować, żeby taki robot coś tam zrobił. I teraz wyobraźcie sobie, że właśnie mamy do czynienia, czy będą to bio, czy owe hubryty, to bioroboty i cokolwiek one, jaki one cel by tu miały na Ziemi, to mi się wydaje, że biorąc pod uwagę tą właśnie taką niezdarność, nieporadność, wygląda na to, że jakby ten program jest dla nich pisany przez nas. Nasze ludzie wybrani ze społeczeństwa są brani i tą nauką piszą jakby dla nich program naturalny, że obcy jakby, oni mogliby na 100% ich w jakiś sposób zaprogramować, czy też im przekazać tą wiedzę, że tak się trzeba zachować i tak dalej, ale widocznie zdali sobie sprawę, że jest to, że będzie to programowanie nienaturalne, żeby się wtopić w system, żeby kompletnie zachowywać się tak jak nazwijmy to ktokolwiek, którego nie chcemy, aby rozpoznano, to najlepszą metodą będzie, żeby ktoś z tego społeczeństwa ich programował. I ona właśnie takie wizyty i nie tylko ona. Okazało się, że wiele setek ludzi taki właśnie proceder wykonywało i wykonuje do dzisiaj, gdzie są ludzie brani i z powrotem odsyłani po takich naukach. I teraz jeszcze tu zbliżając się już troszeczkę do końca tej historii, to jeszcze powiem Wam, akurat właściwie do końca tego odcinka, nie do końca tej historii, bo procedury pokładowe jeszcze pojawią się tutaj na pewno. Też w czasie jednej takiej wizyty, gdzie ona właśnie też jest odprowadzana, czasami właśnie mówi, że pojawia się po prostu w swoim mieszkaniu, po tej akcji po prostu nagle też każą jej głowę opuścić, potem ona podnosi tę głowę i jest w swojej sypialni z powrotem. Nie ma hubrydów, nie ma nikogo. Czyli potrafią w jakiś sposób też, a mimo to używają też samochód, to jest czasami. Dlatego to jest, można na to różnie patrzeć, po co to jest, być może też, bo też o nauce jazdy samochodem też już dzisiaj nie będę o tym mówić, ale też są właśnie nauka jazdy samochodem. No ale zostawmy na razie samochód. Tu jeszcze akurat działo się coś takiego, że w czasie po raz któryś ona to mieszkanie odwiedziła, już tego starszego człowieka nie było, aczkolwiek ona mówi, że nie jest w stanie sobie dokładnie przypomnieć, czy było to, bo te mieszkania bardzo podobne były, ale czy one były takie same, znaczy to mówi, że niektóry był układ bardzo podobny, ale były różne meble, podejrzewa, że były to różne mieszkania. Aczkolwiek często były nowe hubrydy, ale też te same w czasie nauki, gdzie na przykład pokazywała, jak się ścieli łóżko i potem to łóżko było perfekcyjnie wyścielone w jednym przypadku. Przyszła było jak nowe. Też na przykład było takie pytanie, po co są poduszki, że oni tam mieli się wyspać, ale spali bez poduszek, że nikt z nich nie kładł poduszki. I ona powiedziała, że muszą mieć poduszkę, jak nie będą mieli poduszek, to ktoś się może zapytać, dlaczego nie mają poduszek, dlaczego na łóżku nie leżą poduszki i oni wtedy te poduszki zorganizowali, natomiast się pytali, czy koniecznie muszą na nich spać. Więc ona powiedziała, nie musicie, jak nie chcecie, to nie śpicie na poduszkach, ale ludzie śpią na poduszkach i tak naprawdę się też pytali, na jakich poduszkach, a dlaczego jedne są taką kolorą, dlaczego takie, i zaraz cała taka lawina znowuż, czyli to wygląda na taki jakby program. I teraz zauważcie, jeszcze jeden taki aspekt jest ciekawy w tej historii, że pani, czyli osoba żeńska, naucza owych hubryd, zaraz wam powiem, jak wygląda nauczanie osobnika męskiego, przez męskiego, troszeczkę się to różni w subtelnych rzeczach i w pewnych aspektach. Tam jeszcze było takie coś, że w tym domu nie było telewizora. I ona mówiła, że musi mieć telewizor, dlatego że jeżeli ktoś was odwiedzi, bo ona podejrzewa, że oni taką próbę właśnie podejmą, że na przykład gdzieś się rozejdą po społeczeństwie, zapoznają powiedzmy jacyś ludzi, bo takie zadania też były, żeby poznać człowieka, na przykład sobie z nim pogadać i tak dalej. I być może go zaprosić na chatę, nazwijmy to, na kawę, na piwo, no obojętnie. I ona mówi, że teraz przyjdzie do was taki ktoś i powie, ale nie masz telewizora.
to już się wyda dziwne i będziecie musieli odpowiedzieć, dlaczego go nie macie. No więc taka konsternacja, ponieważ tu jest coś bardzo dziwnego. Otóż ten hubryd, tych dwóch hubrydów, ten od bezpieczeństwa i ten ich opiekun taki, odpowiedzialny za właśnie ten test czy ten program, miał obawy poważne co do telewizora. Się komunikował nawet powiedzmy gdzieś z kimś. Jakoś z tym telewizorem oni nie chcą jakby, żeby ten telewizor tam był. To jest też ciekawe, ale ona powiedziała, że musi być i za którymś razem był stary telewizor, nie płaski, nie plazma, nie coś tam, tylko taka skrzynia zwykła, zorganizowana została. I ona też im tam pokazywała, jak to działa. Już zresztą już taki raz już było coś takiego z telewizorem. Ja tam też w poprzednim odcinku, właśnie dlatego jeszcze raz wspominam, warto zobaczyć poprzednie odcinki, bo tam były też różne epizody, różne takie prozaiczne historie, które warto by się z nimi zapoznać, zanim się obejrzy właśnie ten odcinek. Jeszcze tu taki aspekt się pojawił, religia. Okazało się, że oni oczywiście to przez ten telewizor i takie właśnie interakcje różnie wyszło na to, bo tam po to pytanie, dlaczego, czy wszyscy mają telewizora, więc ona powiedziała, że nie, niektórzy są wyjątki, niektórzy nie mają. Wtedy zaszło pytanie, dlaczego, jaki powód jest, że nie mają, dlaczego, co można powiedzieć, że nie mam telewizora, więc ona powiedziała na przykład, że na przykład z powodów religijnych. Są ludzie z powodów religijnych, nie oglądam telewizji. No i oni wtedy, z powodów religijnych. I wtedy zaczęło, ile religii jest na Ziemi, jakie reguły mają te religie, po co w ogóle są, kto kształtuje te religie, kto decyduje, kto jaką ma mieć religię i tak dalej, i tak dalej. Czyli cała seria tych pytań związanych z religijnością. I to ciekawe było, bo to jak ten temat został narzucony, to owe hubrydy strasznie dużo pytań miały dotyczące religii, dotyczące reguł religijnych, dotyczących rytuałów religijnych. To bardzo mocno ich zainteresowało. Natomiast telewizor za bardzo ich jakby tak nie ciekawił, chociaż w końcu po tej komunikacji kazano im pokazać, jak się włącza, przełącza kanały i tak dalej. Ja już zresztą wcześniej też w odcinku raz był też taki incydent, ale to był drugi raz, zupełnie coś innego. Inna grupa hubrydów, to samo pytanie dotyczące telewizora, tam również był niepokój. Tak, ale teraz wam jeszcze na koniec opowiem jeszcze coś takiego. Też nie tylko kobiety, ale oczywiście mężczyźni również są nauczycielami. I tutaj jeden taki, którego ów pan Jacobs nazwał Brian. Ów Brian właśnie był też wzięty pewnej nocy, po prostu wyrwany, pojawił się w pokoju. Twierdził, że pojawił się w pokoju. To jest też ciekawe, w którym właśnie właśnie. Tu jest coś bardzo ciekawego, powiem wam. W pokoju na początku nie było nikogo. Nagle okazało się, że jednak ktoś jest. On to mówi, to tak wygląda, że przez moment jeszcze właśnie nie mówił, że patrzy się w dół i nic nie widzi, ale tak to wyglądało, że on gdzieś patrzy, nie jest w stanie, czy też ma wolę patrzeć w jakąś stronę i nic tam naokoło nie widzi. Nagle to puszcza i on się po tym pokoju rozgląda. No i okazuje się, że w środku jest kobieta, to znaczy hubrydka. Ta hubrydka jest, ale naga, bez żadnego ubrania. I wcale jej to nie przeszkadza, ani w żaden sposób nie ma żadnego problemu, że nie ma ubrania, on oczywiście jest ubrany. I ona podchodzi do niego i właśnie zauważył, że tam stoi telewizor w tym pokoju, a wcześniej go nie było, bo już kilkakrotnie tam był. Jest telewizor i ona go prowadzi do tego telewizora i się pyta go, żeby jej pokazał, jak to działa. I teraz on nagle czuje, że jest jeszcze ktoś w pokoju i to jest też ciekawe, mówi, moment, w którym ona mówi, aha, to jest też jeszcze taki aspekt, że Brian
Natomiast owa hubrytka przedstawiła się, to znaczy on wiedział, jak ona się nazywa. On nie mówię, że jestem taka czy jakaś, tylko po prostu on wiedział, że ona nazywa się Anne. Tak się po prostu nazywała i owa Anne była naga, przed nim stała. I kazała mu pokazać, jak działa ten telewizor i on jej oczywiście zaczął pokazywać, że są kanały i co ciekawe, to był telewizor, również takie pudło klasyczne, ocenił, że było to z końca lat 80. lub z połowy lat 90. mniej więcej i potem powiedział, że był to aparat firmy Sony, stary Sony, nie miał tak zwanego pilota, ale oczywiście musiał kiedyś mieć, więc on manualnie pokazywał, że włącza się ten program, można przełączać głośniej, ciszej, takie historie. Ona to słuchała i próbowała to robić. I on mówi, że zobacz, ja wam tu przełączę, ale jak przełączał kanały, to tylko były szumy, nie było żadnego kanału. Nie był w stanie stwierdzić, czy telewizor jest do czegoś podobny, musiał być do prądu jakoś, znaczy prądu, no działo w każdym razie, on nie widział, że tam jakiś, nie był w stanie zajrzeć tam, czy kabel idzie, po prostu kręcił tymi kanałami, przestawiał, nic się nie działo, cały czas każdy, te cyfry kanałowe na ekranie przeskakiwały, głośniej, ciszej, jaśniej, ciemniej, to wszystko chciała wiedzieć i bardzo szybko to opanowała, natomiast sam telewizor szumiał, nie było żadnych jakby, nazwijmy to, nie było żadnych silnych dźwięków, czy też jakichś programów nie udało się złapać. Co ciekawe, było też w tym pokoju okno i on twierdził, że próbował, mimo że wiedział, że w momencie, kiedy owa Anne kazała mu, czy też zaproponowała mu pokazanie tego telewizora, jak się nim obsługuje, to on miał wolę właśnie absolutnie się skoncentrował na tym, na pokazaniu. Natomiast chciał spojrzeć na bok, ale nie był w stanie. Mówi, że był tak zajęty tym, że to jest takie niespotykane uczucie. Masz sama twoja własna wola zmusza cię, jakby ty z samego zadowolenia to robisz. Mimo, że coś tam jakby z tyłu, jakby twoja osobowość, która jakby została na drugi plan, twoja indywidualność została jakby odepchnięta, ale ty ją czujesz gdzieś tam z tyłu, subtelnie ona jest, ona jakby troszeczkę chce się wyrwać. I mówi, że to spowodowało, że on spojrzał na okno. Udało mu się spojrzeć na okno, i za oknem nie było nic. Czy była to makieta mieszkania? Czy on był w ogóle w naszej czasoprzestrzeni? Czy w ogóle był na Ziemi? Może był w jakimś obiekcie, w którym taki pokój był po prostu wygenerowany w jakiś sposób? Bo to też oni potrafią generować przedmioty. Nie ma krzesła, nagle jest krzesło. Jakby wyrosło z podłogi. No i teraz jeszcze wam powiem, jeszcze na końcu, jeszcze jeden aspekt był. Wtedy, właśnie w czasie tego, manipulacji tym telewizorem się obejrzał, jakby coś tam chciał pokazywać, obrócił się i zobaczył, że w pokoju stoi jeszcze obcy. Nie już, nie hubryd, czy hubrydka, tylko tam stał szarak. Tutaj niestety nie jest podany, czy duży, czy mały. I ten szarak spojrzał na niego, jakby okazało się, że on cały czas tam w pokoju był razem z nimi i po prostu się przyglądał temu, nie robił żadnej akcji. Ale jeżeli jak ich oczy się spotkały, to nagle ten Brian stwierdził, jakby wniknął, znaczy on wniknął w obcego jakby, tak jakby jego perspektywa się zmieniła i nagle mógł patrzeć oczami obcego. I on jakby wniknął i widział, aha, bo w tym pokoju było oczywiście, były meble, mówi, że był starannie umeblowany był, nie tak, że można było widać, był bardzo dobrze umeblowany, wszystko stało w swoim miejscu i było wielkie łóżko. I on patrząc oczyma tego obcego widział, jak po prostu odbywa akt seksualny z ową Anną. Ten obcy jakby mu to pokazał. I on wtedy zorientował się, że ten akt między nią a nim nastąpił przedtem, zanim on ten telewizor jej pokazywał, że to było przedtem, tylko on jakby ocknął się w tym momencie, jak ona mu kazała, czy też zaproponowała pokazanie tego telewizora. Natomiast później jakby obcy pokazał mu, co tu jeszcze się stało. I on to cały czas, powiedzmy, obserwował. Ciekawe jest, że w
tym momencie, jak on na to patrzał, wiedział, jakby w jego głowie, okazało się, że on już wiele lat wielokrotnie już był brany na pokład, czy gdziekolwiek to było, i z tą Aną jakby prowadził takie jakby też życie, w wszystkich aspektach też życie intymne i tak dalej. Ale to był tylko krótki moment takiego uświadomienia mu, co on tutaj robi. I chwilę potem powiedział, znowu przeniknął do jakby, znaczy dostał się z powrotem do swojego ciała, tak nazwijmy to. Musiał, też patrzył w dół, już nie widział, zmieniła się perspektywa, wszystko zniknęło, rozmyło się, on podniósł głowę i znajdował się u siebie w domu. Tak, i to ja bym na tym dzisiaj zakończył. Ja jeszcze może tylko taki aspekt na końcu jeszcze powiem, bo się ktoś może na pewno zapytać, po co to wszystko i tak dalej. I tam też pan Jakobs wyjaśnia, już na początku mówiłem, nie całkiem bym się z tym zgodził, to znaczy może w tym sensie, że też jest inna możliwość, nie tylko to, ja tak uważam. Natomiast ja bym na tym, bo ktoś może na przykład z tego wnioskować, że no tak, ale to jak długo będzie to trwało, po co w ogóle takie oprogramowanie robi, skoro można byłoby w jakiś inny sposób nas być może zahipnotyzować, zmusić do czegoś i tak dalej, tak jak się to robi. Tu jest taki też aspekt, niektórzy przypuszczają, że być może jest to próba stworzenia jakiegoś nowego, autonomicznego świata, zaludnionego przez owe hubrydy. Być może obcy próbują jakąś społeczeństwo wygenerować, które potem gdzieś się usadzi, aby może samo się rozwijało, nie wiadomo, i żeby może było kopią naszej cywilizacji z wszystkimi aspektami, nie wiadomo dlaczego, ale takie, tak mogłoby to też, można byłoby w tym kierunku wyjść i ktoś zwrócił uwagę, być może jest tak dlatego, ponieważ nowe światy już nie powstają. To jest też ciekawy aspekt, trzeba na to najpierw wpaść, że światy, zobaczcie, że jest taka możliwość, kosmos jest bardzo stary, być może planety, gwiazdy, wszystko to już powstało i w tej chwili dąży do jakiejś, że nie powstają nowe, albo są to olbrzymie okresy czasowe, gdzie będą nowe powstawać. I po prostu oni jakby poczuli się, że trzeba takie światy, być może jest coraz mniej w jakiś sposób, albo no, jak już powiedziałem, nie powstają nowe. Być może z tego powodu właśnie próbuje się coś takiego wytworzyć. Może tak się dzieje na wielu planetach, zależy jakie to są istoty. Buduje się jakieś takie hybrydy, upodabnia się i potem próbuje się taki świat po prostu wytworzyć, a może samoczynnie zainicjować go w jakiś sposób, już gotową cywilizację. Skąd taka idea? Zauważcie, że na naszej Ziemi, już pomijając wszelkie aspekty starożytnych kosmitów, budowy piramid i nie wiadomo czego, znienacka powstała cywilizacja. Nie było nic według naszej nauki sam, bo ja nie mówię, ale według naszej nauki rzucaliśmy kamieniami, rzucaliśmy włóczniami w najlepszym przypadku, czy kijami w mamuty, okrywaliśmy się skórami z niedźwiedzi, marzliśmy, a tu nagle strzał, budujemy miasta. Budujemy sobie miasta z posągami, z fontannami, z akweduktami, z systemem politycznym, prawnym, mianuje się królów, rozwija się rzemiosło i tak dalej, matematyka, pismo, bum, i to nagle jest. Dlatego natomiast ten proces, jak długo trwa ten proces, aby coś takiego zainicjować, no to już możemy się tylko domyślać lub jakieś spekulacje jakby tworzyć. I tutaj w tym filmie właśnie chciałem wam pokazać taką jedną na przykład z możliwości, dlaczego na przykład mogliby obcy takie ewentualnie coś próbować zainicjować. Jest to tylko jedna z wielu różnych takich test, można się z tym oczywiście nie zgadzać i można 10 innych postawić, ale uważam, że ta jest bardzo ciekawa. Tak, na koniec jeszcze powiem wam, że impulsy do tego filmu nie pochodzą nie tylko z książki pana tutaj Jakobsa, ale również Hartwiga Hausdorfa. Tu też podtrzymam dłużej niż 3 sekundy. UFO, one jeszcze latają. Taki jest tytuł, czy też Larsa Fischingera,
bogowie gwiazd, jak i też no już klasyk, mi się wydaje, że to już jest taki klasyk literatury. Ja zresztą też pokazywałem, kto wie, czy już tych książek też nie pokazywałem, po prostu Aliens doktora Johannesa Fibaka. Naprawdę on kilka książek tego typu napisał. Są to dzisiaj bardzo poszukiwane książki. To jest właśnie autor między innymi teorii mimikry. Dobra. Tak, to by było wszystko na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i oczywiście zapraszam wszystkich do moich następnych filmów na następną niedzielę. Tymczasem trzymajcie się. Cześć i następnego razu. Cześć.